Plus kurwa jeden. Tu jest ranna. Która mi uciekła, nie wiem jakim cudem wcześniej. Dogoni się. Bierzesz, dajesz. Zabiłem. Następny kanibal, no to piwnica kanibal, let's go. Coś. Ubiegnął. Camping gaming. Kurde, a jestem trochę sady, że nie zadziałało to, co bym chciał. Może next time. Kurde, ludzie tak mówią, placówka medyczna, a mi się tak podoba. Ja też, jak ja wpis... jest możliwe, że jak ja wpisałem w arku Gamma 4, to mi się to zmieniło w DBD, bo też mam takie wrażenie, że tu jest jasno strasznie. Tego nie jestem pewny. Uff! Trzy latarki, a ja mam Lightborn. Good luck. Kulus mi mówi, że jest zniżka na 30%. Leży! I dwójka dopiero wbita. I ja pierdolę. Nie przejmuj się. Acka tam najmniej znaczy akurat. Wiem. Trzeci hak chyba? O kuźba, dżeny robią na 99%. Fajno. Mi się to już podoba. Jego dżena ktoś robi. O! Aj. Nie, dlaczego ja na bambików trafię? Bo Nie, no rzekaj się pobawić chociaż trochę. tylko wiesz co? No. Uratowali laskę, a ja ją właśnie złapałem. No i bardzo dobrze. No. Zombie. Good clutch. Ej! Powieś. Oj, to był dead hack. O-oh. Siema Joszko, witam, witam. Jak ci mija dzień? Jak się czujesz dzisiaj? Dzisiaj Witamy. W stream, zapraszam cię do Petera na kanał. XD. Oh shit! O, czemu Lampkin Lane? I don't like it. Dobra, dzisiaj gramy po chamsku Joszko, przynajmniej tym killerem, bo taka trzeba mu reputację zepsuć. Tudzież podtrzymać ją taką, jak wszyscy uważają. Więc łapiemy kogoś, zanosimy do piwnicy i kampimy. Why? Bo gram kanibalem. Boże. A ta chce atencji. Low quality game. No i co, powalona. No i co, przyjdzie koleżanka twoja cię uratować albo coś? Nie tak myślałem właśnie, nikogo tu nie masz. Do piwnicy tutaj nie doniosę, ale chociaż zabiorę ją bliżej tam. Byłem na spacerze, mam nową zdobycz do kolekcji noży. O! Znalazłeś nóż czy kupiłeś nowy? Panie do Piotra, najpierw tu posiedzę chwilę, spoko, nie ma sprawy. Lol. To co, Piotr, gramy w LoL'a? Nie, nie. Ach, prawie. Już go muskłem tą piłą, prawie. A cóż to za nóż, karambit, motylek, coś innego?
flagi. Ej! Panie internecie, proszę spier... O, hello. Wydaje się git, co nam mówisz? Czego są do piwnicy doniosły? To jest moje pytanie. Też dobre pytanie. To nie wiem, gdzie ma hak. O, tu. Nie, ale tu ja podziękuję. Hey, good luck, zablokowali mnie. Dobra, teraz możemy grać! Ah. Home sweet home. Git scena, taki jakby scyzoryk, ale większy. Wydaje mi się, że nie taki pierwszy, lepszy ze Stragamu. Oj, ludzie, na 99% robicie geny? Hi. Hi. You gonna die. Jak myślisz, Peter, będą próbować go uratować? Nie wiem. Ty, Joszko, jak myślisz? O, masz killera następnego wygrać, bo dzisiaj gramy wszystkimi od nowa, tak jakby strike zaczynamy od początku. Czyli trapper, tu i co dalej, wszystko. O, dwie dychy, to bardzo fajna okazja. Przyzwoita cena. Świnia, nie ma sprawy. No, z dwa kile będę miał, mi się wydaje. Chyba, że jakimś cudem ją go wyciągnął stąd. No, bo tym killerem wszyscy kampią, więc do tego kampię. Dobra, lecimy. Jeszcze jedno zabójstwo będę miał, coś mi się wydaje. O, okej. Czy on tu ma okno? Nie do końca. O, nie wiedziałem, że tu jest paleta kolejna. Okej. Kurde. Fajnie, bo nie zmarnowałem punktów, ale wybrałem killera. No, proszę bardzo. Proszę, nie ma sprawy. O, ta będzie zrzucać palety jak głupia. O. Mam 2K. Gratuluję. Jak ją to hapsło, to ja nie mam pojęcia. Jak masz ochotę jakiś build jeszcze zaproponować, Joszko, to ja cię proszę bardzo. Dead heart, come on baby! Come on, chodź ktoś body blocking, let's go! Chyba mi ładowarka się popsuła, jak to? Po czym wnioskujesz? Jak się pali, to raczej się popsuła. Ma ciągle 10%, nie ma funkcji szybkiego ładowania, już zawsze była. Piotr? Co? No to co mówisz, że ładowarka miała szybkie ładowanie, a teraz nie ma. Może być po prostu, no coś się uszkodziło z elektroniką. A na pewno
kostką ładuj. Może kabel się uszkodził. Jest taka możliwość. No to też. Jak masz miernik, to sobie możesz sprawdzić, czy jest ten. Jak wy chcecie to z Noedem zrobić, co? Nie da się. Mam 2K. To są 4. Nice, nice. To sama kostka i kabel, bo podpisane. Więc nie mam mowy o innej kostce. O kurwa, może mi się tak. Ale nie ma. Od palety? No. Git 4K. Let's go. O, czy tak się bawimy? I hacz znalazłem, Jezu. Ile punktów? No, odpuścili. Chciałbym 5 tortów chyba. O kuźwa. Może być kontakt jakiś inny, bo w sumie w szpitalu. Może też kwestia tego. Prawie 200 tysięcy za mecz. 3 czerwone, 1 złota. Także chyba spoko. No. O, jedna osoba miała dzisiaj sobie. Może w piątek wychodzę. O! Gratuluję. Obstawiam się i cieszysz z tego. No wiesz, koniec roku to pasowałoby poprawiać jeszcze może. O, ty gdzie będziesz poprawiał? Przecież zakończenie jest za ile? Za 5 dni? Albo wcześniej. Niektórzy na ostatnią chwilę potrafią. No, no. Dobra, miała być... O, i tak miała być świnia po kolei, dobra. Jakiś zabawny Jezu. Build na świnie. Dreszczyk emocji brać na Nemezisie? Dreszczyk emocji. Nie wiem co, nie wiem w sumie jak działa ten perk, nie mam doświadczenia, więc nie powiem jak ci. Jak podnosisz kogoś, to w pobliżu ciebie blokują się dżeny. Chyba, że ktoś robi tego dżena, to on się nie zablokuje i masz dodatkowe info. No jak uważasz, twój wybór. Ja bym wziął... Najlepsze na koniec, jak masz. No jeszcze nie. Jakbyś miał to obsesję, bijesz macką, a całą resztę normalnie. A jak cię nie chce Big Brain grać, to jakiś hex. Ja w hexy nie umiem, bo mam takie słabe RNG, że... A jakie masz perki? Już ci mówię. Prawie 50 level, więc trochę tych perków jest. Panie, dwie strony się nabrały. Barbecue, Kora... A, chodzi ci o... Ten co gram? Czy wszystkie? O ten teraz co perkami grasz, w sensie ten swój build na tą chwilę. Od Ghostface'a I'm All Ears. Okej. To co widzisz na początku... Okej. Na końcu. Barbecue i Korabki. I'm All Ears ja bym za coś wymienił, ale to już twój wybór. W sumie nie wiem za pomaga. Co. Pomaga. No pomaga, nie, raz info daje. No i to przez dobre parę... Przez 6 sekund, panie. No, na przykład długi cooldown ma, ale... Oj tam. Nie można mieć wszystkiego. Kontakt popsuty był, bo zmieniłem je z git. O, no i gratuluję, Joszko. No i fajnie. A ja ci, Joszko, wyżalę, bo robiłem dzisiaj bajgle. I mi wyszły za kalce. Więc trochę sarcz, ale i tak dobre. Ale mogły być lepsze. Może rosyjski przepis to dlatego. Ty bezlitosny będzie dobry ten przy Legionie. Jak działa bezlitosny? Wraca to jakby nietrafione... Jeżeli nie trafisz, to ta animacja jest skrócona. Nieraz się to przydaje, ale jak nie misujesz, to... To w sumie nie ma różnicy, bo jak...
Jesteś w szale i nie trafisz, to i tak to jest chyba inny cooldown, mi się wydaje, niż ten, co ten perk działa. Bardzo możliwe, ale inny perk mi się nie wyświetla. Okej. Ale też dziwne, bo mi się wydaje, że powinieneś mieć cztery skiny do Legiona. Też mi się tak wydaje, a mam tylko dwa. A może to faktycznie jest tak, że DLC musisz kupić? Dobra, chujowo. Za przeproszeniem. Dobra, czym gramy? Miss Piggy, let's go. Ty, a jakby zrobił. Kojarzysz pyta taki challenge, co robił Markiplier Smash or Pass? Jakby takie coś w DBD zrobić? Na streamie? Ciekawie byłoby. Panie, mam barbecue na pierwszym już. Na Legionie. Gratuluję. Czy oni wiedzą, że ja Kurna. za nimi idę? I się punkty skończyły. Co jest? O ty! Dishonored. Mad Grief. Tak. Tak. I bardzo. Albo żelazną mogłem? A nie, żelazna to nie do niego. Where is the pretty lady? Nie ma jej, ale była tu na pewno. Chyba się płatnie założyłem, no ale trudno, nie można mieć wszystkiego. Może tą dwójkę zaskoczymy? Teraz lecimy Legionem może. Dobry plan. Już jest na 20 levelu. Kurczę, uciekli. O, dłuższe informacje, zaraz przeczytam. U kogo? U mnie. Znaczy kurde, nie u kogo, tylko od kogo. O, od Joszka. Nie wiem, czy oglądasz Lekar Numa, ale on, jak to streamer albo coś, to raczej nie oglądam. O, tam pobiegła. Nie chcę ci się czytać nawet. Nie, po prostu patrzę, co tu się dzieje. Ma fajny nóż na swoim drugim kanale. Czy wiesz, o jaki nóż chodzi? Raczej nie będę kojarzył. Dead Heart Gaming, Paleta Gaming. Jakiś magnet? Czy może... Nie wiem. O, come on, baby! O, to jest szybkie zakładanie. Dobra, ale dzień w piwnicy chyba jeszcze nie zrobiony. Nie było tematu, spoko. No, nie kojarzę, nic nie poradzę. Dobra, gdzie tu jest dziura? Nie tędy. Spoko, Joszko, na zdjęcia możesz. Jest, jest. Ale nie powinno zostać zbanowane. Powiedz. Ale co to jest? Bo ty świnką grasz. No, świnia, mam właśnie takie. O, ktoś tu biegnie. Hello. Ja się z panią widziałem już. Teraz tylko ranisz swojego teammate'a, bo się gonisz tuż przy nim. Swing! Uff. No tu nie ma palet, koleżanko. Chyba wie, że idę w drugą stronę. Tak troszeczkę się zblokowałeś tam. No. Będzie dłużej przeszukiwać pudełka, więc jak się będzie opieprzać, to możliwe, że ją uda mi się zabić pudełkiem, znaczy pułapką. Dead Heart Gaming, let's go, paleta! O, oh, wow! Jeżeli gonisz na przykład gościa bez pułapki, tak. Czy gościu z pułapką, to jemu się licznik zatrzymuje, czy nie? Chyba się zatrzymuje. Bo tak jakby grali, że jeżeli on jest blisko, to tak jakby na niego mam chyba gonitwę czy coś. Spoko, Jaszka. No nie później. Ty
Jestem bardzo dwumia, nie chce mi się szukać ujęcia. Okej, spoko. Bo teraz Peter jest trochę bardziej fair, świnia zro... O, jednak się udało jej zdjąć. No nic, nie można mieć wszystkiego. Ja what the fuck? Oj, dostałem 300 punktów, jej. O, myślałem... jakiś power na streamach. Na streamach. Power? Nie wiem, czy to mnie uciągnie. Ja teraz? Uff. Teraz muszę na obsesję uważać. Team z łowienia ryb. Nie mam licencji na łowienie ryb. Tak mi się spodobało, że specjalnie napisałem, ale nie wiem, czy odpiszę. Okay. Jak dostaniesz, to możesz dać znać. Recenzję zrobimy. Recenzja by Gaster. A wiesz co, to Smash i Pass to chyba zrobimy. Może nie dzisiaj, ale kiedyś, jak nie będę miał pomysłu na stream. Ktoś tu jest. O, mam... A, słucham, bagno, kurka. Znowu na Legionie bagno. No ja nie przebadam za bagnem. Ej, się nie lubię, bo to jest kilka niefajnych miejsc. Oj. Nie, te tłoki się nie ruszają. Ale tutaj się już ruszają. Aj. Chodź, Fang, chodź. Szkoda, że to się z pułapką. No, muszą te pułapki tak zajmować. Gdzie stream Piotera się pyta, Joszko? No niestety na Discordzie. Piotera trzeba namówić, żeby streamy zwykłe robił. Wystarczy przekonać, żeby w końcu dał mi zmienić internet. Nice dead card, ale nie wyszedł. Ha! Like, excuse me? Chyba jakiś addon daje mi, że ja po prostu ich ranię nawet, jak raz dostanę. O, nie wiem, może. Już nie jestem... pewny. Hi. Tak, ja ich od razu ranię. Musiałbym zobaczyć gameplay, bo nie do końca wiem, co masz na myśli. Gdzie oni są wszyscy, no? No dokładnie. Kurwa. Błędna informacja. No, myślałem, że Peter odpali, ale tak nie odpali streama. Chyba trafiłem! Nice, Peter. Uwaga! Essa. Ej, to będzie chyba szybki mecz. O, w piwnicy ktoś jest. Ojej. Aj! No, gdzie uciekasz? Ty wracasz tam. No. A w ogóle, Jeszko, to bardzo fajny ten klip z gołębiem, nie zauważyłem go wcześniej, dopiero dzisiaj go wyczaiłem. Nie tak to chciałem zrobić. Guys, z gołębiami proszę przestać. Albo nie. Tutaj. Okej. Tak, to możesz. Cicho mówiłem, że możesz zrobić z niego TikToka, jak chcesz. Teraz to musisz dead hard użyć. Okej. Okay. Nie robi. A z tym to akurat wiem, że się na military opłaca.
A dzięki za tip, tak siak. Daj mi się walnąć, zanim obsesja zginie. Badżeny? Let Hard Gaming! Maling! Nie wiem, czy to nie jest rasistowskie. A w sumie co mi zależy. Chociaż... Kurwa, nice. No dalej, macie tu Paleta Gaming. Gdzie ma British? British? Czyżby British się pojawił? Uuu, Paleta Gaming! Dead Heart Gaming! Uuu, Paleta Gaming. Surprise! 5 fajnych rzeczy w koszyku aktualnie i mam zapłatę około 250 zł, a noże fajne. O, to się musisz pochwalić, jak dostaniesz. Unboxing możesz zrobić. Recenzja. Baj Joszko. Ja cię uratuję ta laska, wątpię. Ty wracasz do piwnicy. Jest hak. Witam cię, British, co tam u ciebie? Nie wiem, laga czy ona... Ona się zdążyła poleczyć w tym sekundzie, kurde. Się leczy nadal. Haj. No ty to ja ani razu nie powiesiłem. Paleczka, ta. Kurwa. Przepraszam za wulgaryzmy moje. Spoko, Piotr. Twój stream. Czy mogę na DC? Nie ma nas na DC. Dokładnie. A się kupić trzeba. A, no tak, fakt. Dzieci. A jak mówiłem? Do piwnicy. Dobra, kto by chciał teraz wybrać killera? Next. W sumie ja gram od początku, więc jak nikt nie chce, to sam mogę sobie wybrać. Na Discordzie siedzimy. Ale nie na tym naszym. Jak nie chcę British wybierać, to pójdziemy po prostu... Mam 50! Aha, dobra. A, tak żeś mnie zrobił. Jedna pułapka więcej i może... Nie wiem, ja już nie mam. Tam pobie. Chwila. Ślepota. To nie wiedzieć, ale musiałbym knockout mieć, to trochę nie zadziała. Dobra, to jest słabe ogniwo, ale jeden Jennim został, więc to mi się już nie podoba. Tak, dlatego British między innymi. Nie wiem jakie tu ładone. Mogę dać ślepotę, co mogę jeszcze dać? A szybsze kłócanie. Albo wiesz co, lepiej. Zrobię sobie na świnię atakującą. Jeszcze 3%. Perfekt. Traciłem trochę czasu. Myers, proszę bardzo. Dobra, rozwalę się trochę. Ty nie masz mnie czym ogłuszyć, bo tu już palet nie ma. Aj. Kurde. Przycisk. Już te blood points sobie porozdawać. No i ona w piwnicy zginie, no. Tak kochany. No, British widzę też obojętnie właśnie. Możemy Blood Echo, a nic innego nie mamy i tak. Jedynka. Przez
cały mecz, czy dopiero? Dopiero. O, nice, gratuluję ci 50 level. Czy wiesz, o, polecam ci tak jakby używać, czy wiele osób levelować, bo po prostu ci się perki od nich przydadzą, wiesz, o co mi chodzi? Nie, tak nie wiem. Dobra, zajrzymy do Petera, co tam się u niego dzieje. Endgame. Streamlabs, jak mogę się na szybko przerzucić? Screen capture? Nie. Czekaj, screen capture. Discord? Nie. O, jest już mecz, dobra. Bo ogólnie się nie opłaca jednej osoby cały czas levelować, tylko najpierw, nie wiem, wbić na każdej sobie 50 level, czy tam któryś. No nie 50, 40 wystarczy. A później to. Rise. Tak ograsz. Co masz na myśli tak... Tak o, w sensie, że na rangi ludzie. Nie wbijam? Tak, na luzie gram. Jakieś takie memiaste buildy. Nic poważnego, rangi już pierwszej nie muszę wbijać, bo achievement mam, więc to mi lata. Panie, jak tak patrzę... No. A, czekaj, bo od ciebie mam dźwięki jeszcze, no tak. Czemu mi Discorda nie chce przechwytywać? Co jest? To niestety. Tylko 2 kile. Tam 2 kile to nieźle. Nie bój się, Boże kochany. Ty, to robimy ten build śmieszny na Legiona? U, albo ten perk byś sobie mógł wrzucić właśnie, co widzisz ich na początku, jak go masz. Chyba, że go już masz, bo nie zwróciłem uwagi. Wiesz, o co mi chodzi, że widzisz ich na początku, od razu na nich biegniesz i wszystkich czterech od razu uszkodzonych masz. A nie, jeszcze tego nie mam. Losowy typ... Bo mi nie wyskoczył ten perk. A, okej. Okay. Losowy typ noża, myśliwski? Nie znam się na nożach, szczerze. Motylkowy, karambit, sprężynowy, scyzoryk, tapeciak, maczeta, kuchenny, do masła, do chleba, do pomidorów, do kości, a to piła do kości, ale w każdym razie tasak, noże do rzucania, kukri, a to chyba to są właśnie noże do rzucania, kukri. Survivalowy był? Łowiecki chyba powiedziałem, czy myśliwski, ale no. No jeden, w sumie jeden. O, ta mapa jest fajna, ale nie lubię na niej grać. Ach, zauważył mnie. Kurczę, naprawdę słabe perki tutaj siadają. Dobra, drugi tier, let's go. 24 level, let's go, kołysanka. Myśliwski mam, sprężynki nie masz, no spoko, uuu. Ja tak się myślę, dlaczego lagi, patrzę. Gdzie tu gameplay twój widzę? A, no to jest też kwestia tego. Laska ma okno. Nie ma okna. What? A tu ma okno. Dobra, jadę dwu. Dobra. O! Paleta Gaming, let's go. Oślepianie, let's go. Ach. Myślałem, że pobiegła w prawo, ale mi nie wyszło to tak, jakbym chciał. O, czyżby komuś się skończyła latarka? Dead Heart Gaming! Aj. Bam.
Haj. Widzę, ktoś biegnie po nią, ale może nie zdążą. Nie, nie zdążą. Dwa noże myśliwskie, very nice. A tu kogoś widziałem. Jak się chciał z nimi zaprzyjaźnić. Może być tak. One more legion. Jak ja tu mam? Korupcję mam, wej! Korupcję może za to? Tanatofobia z jednej strony. Tanatofobia też na Legionie nie jest zła. O! Razem ludzi! Mysterious Shrine. Monstrous Shrine, to jest ulepszenie do... haków. Do piwnicy. Do piwnicy, no. Tylko do piwnicy, więc nie jest takie dobre, ale... O, tu jest paleta shit w tą stronę. Make paleta gaming. Wait, what the fuck? Wait a second. O, dobra. Czemu jak gram Majersem, to nigdy nikogo przy mnie nie ma? Bo Terror Radius mam za mały. To może być kwestia tego. Drogie to mówisz? Bezprężnowe są drogie, mi się wydaje. Włoskie są najlepsze, gdzieś tam kiedyś słyszałem, gdzieś tam mi znajomy mówił. Tamte jest wyposażenie każdego człowieka ulicy. Jakiś fajny znalazłem, o! O, mamy tu dużo osób. Ja bardziej jak militaria, to jakąś replikę. Ktoś chyba idzie do piwnicy sobie, co? Dobra, mam meczek jej. O, latarka, dwie apteczki i... skrzynka. Kurde, Adonis, o no! Fuck. To gramy na jeden. Ale 5 tortów. Ale na jeden Adon. A to nie było takie złe, włoskie mam w koszyku. A to jest rodzaj czy produkcja? Nie, produkcja po prostu, o to mi chodzi, choć nie wiem o czym on mówi, mi chodziło bardziej o produkcję samą w sobie. Czy my nie wiem, guys. Sorry, czy kampimy ich? No dwie osoby za jaja trzymam, więc... A, wow, jak szybko mi... Red Forest. No może nie za jaja, akurat tu dwie laski siedzą, ale wiecie o co mi chodzi. Oha. Trzeci tier, let's go. A ja sobie... O! Widzę, że... Kurwa! Brin? Serio? Ale dobra, kościół jest słabym ogniwem. No właśnie, że będę kampił. Jeżeli mam dobrą okazję, to kampię, proszę bardzo. Tak się. Dwie osoby w piwnicy, let's go. Paleta gaming. Jego badaj. Okej. Ostatnia została. Piwnica tam, kusi. O! Kogoś widzę. Ja też tak potrafię, patrz. O, unbreakable, nice. Marek, co ty tu robisz? Wait, what? Kutka znalazłem. O!
To się tak mówiąc nieironicznie, kampienie jest spoko strategią, ale to też zależy od sytuacji. Na przykład patrz, miałem dwie osoby w piwnicy i musieli tam przyjść, żeby ich wyciągnąć. I jedna osoba zginęła, jedną się udało uratować. Jeżeli ktoś na przykład jest blisko, żeby wbić na kolejny tier wskoczyć, to sobie przykampię chwilę, żeby ich przypilnować. Jeżeli na przykład pilnuję Jenna, który się cofa, jest prawie skończony i blisko mam hak, też będę kampił. Jeżeli na przykład widzę, że tutaj mam gdzieś ruinę i ktoś jest na haku, może nie będę kampił akurat, bo mi się nie opłaca tego aż tak pilnować. Ale rozumiesz, o co mi chodzi. Na samym kampieniu nie powinno się bazować swojej rozgrywki, bo raz, że to jest nudne, ale od czasu do czasu można. Nie wiem, czy też nazwiecie kampieniem, ale na razie wypatruję ludzi. O, proszę bardzo. Ona biegnie po nią prosto, don't care. Czemu się podświetliła aurą? Bo mam taki addon. I podmianka. O ja, nie połam się z tą latarką. Cię czy fire up będą zmieniać? Hello. Goodbye decisive, dotknęłaś Jenna. Chyba ktoś na Legiona nie umie. No i hype o Majersie. Powiem ci, ja nie wiem, jaki jest counterplay na Legiona. Też, on ciężki jest do pogrania. To jest fakt. Ja tylko jeszcze ten taki perk co u survivorów, jak grasz jak ktoś zostanie powieszony, to dostajesz staki, co nie? I jak walniesz skill check, to dostajesz procentowy boost do progresu Jenna. Kojarzysz taki perk? Nie bardzo? Okej, Piotr się chyba skupia na razie. Ja nie kampię, jak mam kogoś zabić, to i tak to zrobię, ale może w wolniejszym tempie. Poza tym blood points dla obydwu stron wypadają. Jak uważasz? Nie wiem, do czego odpowiadasz nie, ale spoko. Myślałem, żeby taką deskę na ścianę dać, nie wiem, gwoździem na przykład zrobić wieszek i na ścianie te noże trzymać. Dobry pomysł. Taką wystawkę ładną. Wow. Okej, gościu, ty chcesz kampę, czy mi się zdaje? Ale palety lubi palić, oj, lubi. Bardzo dobrze. GG. No, ale chyba nie kupimy dzisiaj tak Trickstera. Dobra, kolejna kategoria. Jak nie, to lecę dalej ze swoim wyborem. Co jest next w kolejce? Clown! Amse, Adamse, Aflore. Ej, oni jednego Jenna zrobili dopiero. O, drugiego. To blisko. Nad łóżkiem spoko, ale jak spadnie na głowę, to trochę ciężko. Czemu tu ktoś kolejnego Jenna będzie kręcił? Dlaczego ten ktoś odbiega stąd? Why? To przecież ty jesteś na deathhacku już. Oczywiście tam nie zależy, ale... Zrobiłem trzy haki na to, znaczy trzeci będzie teraz. Nieraz tak wychodzi. A po odnośnie tunelowania na przykład... Znaczy ja stąd zdejmę. To nie wiem, tunelowanie same w sobie nie jest takie dobre, ale jeżeli ktoś cię na przykład napotoczy sam z siebie, podejdzie do ciebie, czy na przykład trafisz na kogoś, to po prostu go wezmę drugi raz i tyle, jeżeli będzie w dobrej sytuacji, żebym go chycił. Po drugiej stronie łóżka, a to też jest dobry pomysł, bardziej bezpieczny. People Playground, Joszko. Cóż to za gra, opowiedz. Możesz zrecenzować, co o niej sądzisz.
Właśnie, Pita, jak skończymy stream, to idziemy na Fall Guys zobaczyć, jak działa? Możemy. Dobra. Jaka gra? To co mi wyskoczyło? Joszko People Playground coś tam gra. Na Steamie. Nie wiem, czy to było widać, ale chyba nie. Czy możesz na Fall Guys? Pewnie. Ale może niekoniecznie dzisiaj. Na razie idziemy z Piotrem testować. Jak będzie gra z widzami, to tam wiadomo. Na każdym streamie jest gra z widzami. A, brat gra, okej, okay, spoko. Nie widziałem, że masz brata. Młodszy, starszy? Chyba, że nie chcesz mówić takich rzeczy. Tak się pytam z ciekawości po prostu. Oh shit, mikrofon. W ogóle powiem wam, chciałem ci stream z kamerką, ale coś mi nie chce współpracować ona. Nie dziwię się. Dobra, oni tu, ja lecę po bagel, zaraz wracam. Byłem oślepiony latarkę. Zapomniałem, że mam ten perk od Legiona. Że bije jak pojebany. Co nie? W jaki sposób położyłem latarkę? Dobra, guys, mam dwa bajgle. Jeden z solą, drugi z solą. Który jemy najpierw? Z pieprzem. Nie ma sprawy. O, wait, ja nie wiem, czy ktoś coś mówił, żeby w to zagrać? Czy którym killerem, ale chyba nie. Pewnie, możesz wysłać British, ale wiesz, jak chcesz jakiś coaching taki faktyczny, to ci mogę parę kanałów podesłać. Jakbyś chciał faktycznie, nie wiem, lepiej grać. Mi tam aż tak to nie zależy, nieraz na przykład gram tak, żeby mecz wygrać albo zrobić jakiś challenge. Ale tak to głównie na luzie, więc nie znam się aż tak, ale mogę coś tam podpowiedzieć. Nikt nie mówił, a okej, dobra, no to lecimy po kolei po prostu, bo tak jak od wczoraj gram sobie po prostu każdym killerem po kolei. Żeby się nie znudzić po prostu grając jednym. Bo na przykład sobie grałem kiedyś traperem i mi się znudziło. Alright, let's go. Oh, fuck. Dobre te bajgle. Trochę ciasto nie wyrosło, ale są zajebiste. Dzięki. Smacznego, dzięki wielkie. No, smacznego. Mówiłeś, mówiłeś. Naprawdę teraz musiały nawiedzone ziemię wejść. Uciekli. No nic. Nie będziemy mieć aż tyle użytku z tego. Może pożerać nadziei dłużej posiedzi z nami, ale zobaczymy. Misio, witam cię. O! Dziękuję bardzo! Łaska przyszła sama siebie, dała się zestrzelić. Ze slinga? Nie, w sensie z łapy walnąć, nie miałem słowa, to powinienem zastrzelić. A też slinger będzie niedługo. What? Wait, czemu nie zadziałał pierwszy stack? Sama się odczepiła?
Decisive Strike? Z głębi dostałem osiągnięcie. Wyciągnij ludzi z szafki pewnie. Sprawdźmy co za osiągnięcie. Nazywa się złapa całego ukrytego w szafce 25 razy w grach publicznych. No i mamy to. O, to chyba Mori nie uda nam się zrobić dzisiaj. Przy pomocy pożeracza nadziei. A ja mam 2K znowu. Gratuluję, ja mam jedno. Jeden gen. Obsesja nie żyje. Więcej staków nie będziemy mieć. Wy chcecie się zabić po prostu? Who this? Nie ma sprawy, proszę bardzo. Jak tamta uciekła? Tak, uciekła. Czy będzie w weekend Fall Guys? Nie wiem, czy będę w weekend w domu, ale jak będę, to będzie. Dam wam najwyżej znać, że będzie Fall Guys do ogrywania. W sensie, że będziemy ogrywać. I... no, dam wam po prostu znać na Discordzie. A właśnie, wie ktoś ile Fall Guys na przykład osób można mieć naraz w teamie? Bo tak wydaje mi się, że 4 kiedyś widziałem, więc nie wiem ile tam widzów nam się uda naraz skołować. Okej, 4, tak myślałem właśnie. Nie żeby coś. Ale? Ale tak jakby... tak by 3K. Let's go. Okej, ja nie wiem co się w tym meczu w ogóle stało. Jedna laska przyszła, sama się poddała, nie wiem o co jej chodzi. Później druga się poddała, uznała, że to nie ma sensu. Pożeracz nadziei się zgliczował. Au! 193 tysiące za mecz. Jest to jakiś pomysł. Myślę, no w sumie nie wiem po co wycierają. No trzeba mieć jakąś estetykę. Zaraz wracam, moment. Dobra, jestem. O, Piotr wygrywa. Jak mi się spłakali. To ja niby kampię. Halo? No co, co? A, dobra. Nie, bo myślałem, że mnie wywaliło. Nie, nie, słuchajcie, mówisz, że coś tam popłakali się czy coś. To w sensie, że coś się wkurzali czy coś? Mhm. O. No, odnośnie tego wycierania, Joszko, to gdzieś tam ktoś fabularnie coś to tłumaczył, ale nie pamiętam o co chodzi. Nie pamiętam o co tam chodziło do końca. A takie coś, co się dowiedziałem, że czemu Killer ma takie czerwone oczy. To jest dlatego, że ten byt, który ich tam zebrał tu i tak jakby rządzi w tym wymiarze, to on ich kontroluje i to nie jest tak naprawdę Killer.
Nie sam killer sobą prowadzi, tylko ten byt tak jakby w nim steruje, jak marionetką. Dysonans na wszystkie postacie, jej. Gratuluję, bardzo dobry perk. Zwłaszcza na Nemezisie. Okej, zostało ich dwóch. A zaraz Jenny skończą wszystkie. Gdzie oni są? Oni jeszcze uciekną w dwójkę, powiem wam. Dobra, ale zagrajmy sobie jednak Nemezis. Bo to jednak info na początku to jest DB. No, no, bardzo dobre. A ty nie odblokowałeś tego jeszcze, czy odblokowałeś, ale nie masz po prostu? Odblokowałem, ale nie chcę się pojawić na drzewku. Trzy perki już odblokowałem na... A. Dobra, mamy chociaż jedną osobę mam jeszcze. Skończonego i jedną trzecią Legiona już skończona. Mhm. Mi się wydaje, że jeżeli tak dalej pójdzie, że po robocie będę grał, to... No. To może wszystkie postacie na 50 wbijać przez ten event. Jest, mam ją w końcu. A, w ogóle, broń 4. Nice. Na killerze. Ja mam... W sumie nie wiem, nie powiem ci teraz. Tak mówisz? Tak, myślę. Albo złoto już. Flaszka. What the fuck, żadną flaszką nie mogę... Co jest grane? No. Dobra. 3K, let's go. Wait, o, ja mam jeszcze ten pożarasz nadziei. Mogliby horror z DBD zrobić, w sensie film cały, no niby się to, ja bym chętnie oglądał. To czy wiesz, te płatne postacie to są licencjonowane, Demogorgon, Myers, Freddy Krueger, Cannibal, to oni mają swoje filmy. Ale jak chodzi o postacie niezależne, to byłoby to genialne. Mi się najbardziej Trapera historia podoba. Ale teraz film, na przykład jakiś horror, taki dreszczykiem, to mógłby być fajny z nowym killerem. To on byłby powalony, stary, bo ty nie wiem, czy ty fabułę czytałeś tego nowego killera, jak on powstał w ogóle. Nie. Ogólnie, w skrócie to było tak, że taka jakby sekta była, nie do końca religijna, jakiś gość, co się nazywał Otto, nie wiem kim on jest, tylko tyle tam, coś tam w fabule wyczytałem, że on był jakby mentorem doktora, który tutaj jest też killerem, tak jakby ludziom, tak jakby bałamucił, wiesz, jak czasem tak ci księdza ludzi namawiali, no mniejsza o to. Było coś takiego i tam ogólnie oni takich, tak jakby coś tłumaczył, że nie można mieć złych myśli, coś takiego. I że muszą tylko mieć jakieś dobre emocje, bo inaczej coś tam będzie. I później tam jakoś tak manipulował ich, że to jest przez jakieś tam inne osoby. Nie wiem, czy tam ludzi zabijali, ale było coś takiego, że w końcu ludzie się złamali. I mieli takie coś, że o, ile można być jakimś szczęśliwym, to jest wszystko przez nich, coś takiego. I zaczęli się wszyscy bić, taki tłum. I zostały tak jakby po tej całej walce same flaki, nie? I tam jakiś... Teoretycznie ta jednostka, która tych killerów, ten Entity, to zjada ich z haków, to przyszło i z tych flaków stworzyło tego killera nowego. To się zgadzało. Tak mniej więcej ja to zrozumiałem. Co my tu jeszcze mamy? Deathslinger byłby fajny. Widmo Billy, może nie do końca. Pielęgniarka, nie wiem. No, Łowczyni. To takie... Bardziej nie chcę pisać. O, wow. O, wow, w jednym miejscu się zrespili. Dobra, zagramy piramidą, ale to już na następnym streamie, bo kończymy teraz. Tak i... Który to jeszcze wymienia? To. Ja ten mecz skończę i dopiero. Dobra. To było na tyle. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.